Czy ten samochód nas śledzi? Niestety, zorientowali się. Cholera, mruknąłem pod nosem. Przynajmniej Mike i Rose podeszli do tego w racjonalny sposób. Byli widocznie poddenerwowani, jednak chyba zdali sobie sprawę z tego, że panika w tej sytuacji może nam tylko zaszkodzić. Ignorujcie ich, powiedziałem. Jeśli dalej będą za nami jechać, kiedy wjedziemy do miasta, zadzwonię po gliny. Czekaj, zaczęła Rose. A co jeśli widzieli nas wychodzących z motelu? Pewnie widzieli, a czemu? Głupie pytanie z mojej strony. Przecież zostawiliśmy tam martwego gościa. Cholera! Rzucił Mike, kiedy do niego też to dotarło. Równie dobrze to gliny mogą właśnie za nami jechać. To jest tak głupie z tak wielu powodów, odpowiedziała Rose. Czemu w ogóle mieliby nas teraz śledzić, zamiast po prostu zatrzymać? Kto ich tam wie? Nie mogą nam tego przyklepać, prawda? Przecież nic nie zrobiliśmy. Oni tego nie wiedzą. Zawsze mogą pomyśleć, że to my na siłę wepchnęliśmy mu te tabletki do gardła. Po co mielibyśmy to robić? Nie wiem, Rose. A czemu ludzie robią różne rzeczy? Dobra, dobra, wyluzujcie, powiedziałem. To nie gliny, Mike, to niedorzeczne. Okej, eksperci od działań policji, w takim razie kto to jest? Odpowiedział Mike. Nie znałem na to odpowiedzi. Ale byłem pewien, że spotkanie z tymi, którzy właśnie nas śledzili, byłoby gorsze niż wizyta na komisariacie. Postaraj się ich zgubić, powiedział do mnie Mike. Jasne, nie ma nawet mowy, to nie jest cholerny film akcji. Miałem nadzieję, że kiedy wjedziemy do miasta, samochód przestanie podążać naszym śladem. Tak też się stało. Poczułem pewną ulgę, jednak przypomniałem sobie o innym, dręczącym mnie fakcie. Pojazd, który nas śledził, miał przyciemniane szyby. Tak jak te wszystkie podejrzane samochody, które parkowały ostatnio w naszym mieście. Nie byliśmy do końca bezpieczni. Nigdzie. Zatrzymaliśmy się na pobliskiej stacji benzynowej, nie chcąc ujawnić miejsca zamieszkania nikogo z nas. Jakoś nie mogłem pozbyć się tego wrażenia, że być może ciągle jesteśmy obserwowani. Oczywiście Mike się z tym nie zgadzał. Pewnie i tak już wiedzą, gdzie mieszkamy, powiedział. Niech przyjdą, moim strzelbom przyda się odkurzanie. Dobra, uspokój się, Rambo, odpowiedziała Rose. Nim dasz się zabić, pomyślmy nad jakimś planem, prawdziwym planem. Po kilku godzinach postoju na stacji pojechaliśmy pod mieszkanie Mike'a. Nim w ogóle udało nam się porozmawiać o całej sytuacji, Mike i Rose zapadli w sen. Nie mam pojęcia, jak udało im się w ogóle zasnąć. Po wszystkim, co się wydarzyło, ja po prostu nie byłem w stanie. Chyba popadałem w lekką paranoję. Co chwilę podchodziłem do okna, upewniając się, że na ulicy jest pusto i nikt tam na nas nie czeka. Nastała noc. A nikt się nie pojawiał. Albo po prostu odwalali kawał dobrej roboty, dobrze się maskując. W końcu, nawet mnie dopadło zmęczenie. Obudziłem się leżąc pod oknem. Promienie słońca wiercały się w moje oczy. Mike właśnie przygotowywał coś w kuchni. Kiełbaski i jajecznica. Prawdziwe śniadanie mistrzów. Okej, powiedział Mike z pełną buzią. Wczorajszy dzień to była zupełna klapa. Co teraz? Chyba zostało nam sprawdzenie tego drugiego śladu. Bardziej przeczucia, lasu. Mike i Rose nie zareagowali z wielkim entuzjazmem na ten pomysł. Trudno im się dziwić, jednak nasze opcje się kurczyły. Właściwie nie mieliśmy nic innego. Graffiti w lesie. W akcie desperacji łapiemy się wszystkiego, co? Mike westchnął. Opuścił głowę, jednak po chwili wstał, chwycił swoją kurtkę i rzucił. Niech będzie. Nigdy nie przypadałem za tym lasem. To miejsce przerażało mnie od kiedy byłem dzieckiem. Teraz też specjalnie go nie lubię. Jest tam tak klaustrofobicznie. Wiecie, o czym mówię. Jesteś gęsto otoczony nieruchomymi drzewami, a jednocześnie taki podatny na potencjalny atak z każdej możliwej strony. Może to ja jestem po prostu dziwny. Starałem się stłumić moje obawy, kiedy do niego wchodziliśmy. Twój brat powiedział, gdzie dokładnie to widział? Rzuciła Rose. Blisko potoku. Bardzo precyzyjnie.
powiedział Mike z przekąsem. A co zrobimy, kiedy już to znajdziemy? Nie wiem, może będzie tam jakaś wskazówka. Wypowiedziałem te słowa bez większego przekonania. Niby jakiej wskazówki mielibyśmy w ogóle tam szukać? W trakcie pokonywania trasy, chcąc zabić czas, debatowaliśmy nad tym, kim albo czym może być Mr. Blank. Seryjnym mordercą? A może powinniśmy spojrzeć na to z jakiejś paranormalnej strony? Może był jakimś potworem albo demonem? Jaki w ogóle mógłby mieć związek z kinem? Próba analizy tego wszystkiego doprowadzała nas do szaleństwa. Nic. Nic nie miało najmniejszego sensu. Po około 20 minutach sprawdzania każdego z drzew przy potoku w końcu to znaleźliśmy. Obraz wyryty w drzewie, o którym opowiadał mój brat. Ha, rzucił Mike. Wygląda dość niepokojąco. Nie mogłem się z nim nie zgodzić. Mniej więcej zgadzało się to z opisem mojego brata. Bardzo dziwne, zdecydowanie. Ciężko było dostrzec jakieś detale sylwetki, którą ktoś wyrył w drzewie. Na pewno był to mężczyzna, kształtem przypominał człowieka. Dość wysoki, ubrany w długi płaszcz. Na jego torsie można było dostrzec dziwny wzór, coś na kształt kości. Ciężko powiedzieć, biorąc pod uwagę jakość wykonania tego dzieła. No, była jeszcze głowa. Brak jakichkolwiek szczegółów twarzy, była zupełnie gładka, pusta. Oczywiście temu wszystkiemu towarzyszyło słowo stop, chaotycznie rozsiane dookoła tajemniczej postaci. Czy to był przypadek? Wątpiłem w to. O co tutaj chodzi? Usłyszałem, jak Mike mruknął do siebie pod nosem. Spojrzałem na Rose, chcąc zobaczyć jej reakcję. Wyglądała na przestraszoną, tak jak myślałem. Ale nie w ten sam sposób, co Mike. Źródłem jej strachu było coś innego, bardziej namacalnego. Chłopacy, rozpoczęła. Nie panikujcie, ale wydaje mi się, że ktoś nas obserwuje. Włosy na karku stanęły mi dęba. Zdałem sobie z czegoś sprawę, jak nieostrożni byliśmy. Wiedząc, że wczoraj nas śledzili, nie zadaliśmy sobie nawet trudu, by upewnić się, że dzisiaj sytuacja się nie powtarza. Szczerze mówiąc, nawet nie obejrzałem się za siebie, kiedy wchodziliśmy do lasu. Dobra, kimkolwiek jesteś, wychodź. Jezu, Mike, powiedzieliśmy jednocześnie z Rose. Nie zmuszaj mnie, bym tego użył, rzucił, sięgając do tylnej kieszeni, z której wyjął pistolet. Trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność. Po wczorajszych wydarzeniach to chyba oczywiste, prawda? Kilka kolejnych sekund minęło w zupełnej ciszy. No może nie do końca. Jestem pewien, że wszyscy słyszeli szybkie bicie mojego serca. Dobra. Podskoczyłem, kiedy tajemniczy głos wybrzmiał z bliżej nieokreślonej lokacji. Chyba nie ma sensu tego dalej ciągnąć. Widzę, że masz broń, dzieciaku. Wychodzę. Nie strzelaj. W gąszczu drzew dostrzegłem ruch. Mike odbezpieczył broń i wymierzył ją w miejsce, z którego dochodziły dźwięki poruszania się. Zgłupiałeś? Powiedział. Przy okazji, mam 24 lata, nie nazywaj mnie cholernym dzieciakiem. Ktokolwiek nas obserwował, nie wahał się. Szedł wprost na nas. Twój wiek nie świadczy o tym, że nie jesteś dzieciakiem. Widziałem 13-latków, których uznałbym za prawdziwych mężczyzn, biorąc pod uwagę to, przez co już przeszli. W końcu ujrzeliśmy właściciela głosu. Był to mężczyzna po 30, ubrany w materiałową kurtkę i dobrze dopasowane dresowe spodnie. Był o głowę niższy od Majka, miał kręcone włosy, gładko ogoloną twarz i pozbawione jakichkolwiek emocji spojrzenie. Na jego lewym policzku widoczna była sporych rozmiarów blizna, ale oprócz tego był chyba jednym z lepiej wyglądających facetów, jakich w życiu widziałem. Nie jest to jakiś ważny detal, ale i tak. Dobrze wiemy, że nawet do mnie nie strzelisz, dzieciaku. Więc może przestań udawać, jakbyś w ogóle to rozważał. Powiedział pewnym siebie głosem. Żyły na ręce Mike'a uwidoczniły się jeszcze bardziej, gdy ten mocniej zacisnął ją na rękojeści pistoletu. Chcesz się przekonać? Rzucił. Może się przedstawię. Powiedział mężczyzna, ignorując go. Sięgnął ręką do wewnętrznej kieszeni swojej kurtki,
i wyciągnął z niej dość autentycznie wyglądającą odznakę agenta FBI. Miał na imię Sven. Jego kciuk zakrywał jednak jego nazwisko. Być może zrobił to świadomie. Nie interesuje mnie za bardzo, czy wierzycie w autentyczność moich dokumentów. Zastanawiam się za to, co wy, dzieciaki, robicie w tym miejscu. A czemu mielibyśmy ci powiedzieć? Zapytał Mike, ciągle zgrywając twardziela. Sven westchnął, po czym spojrzał na Rose. Skarbeńku, mogłabyś poprosić swojego przyjaciela o opuszczenie broni? Zrobi sobie krzywdę. Spojrzał z powrotem na Mike'a. Możesz trzymać ją w dłoni, jeśli dzięki temu poczuję się bezpieczniej. Nie przeszkadza mi to. Rose spojrzała na Mike'a. No dalej, wyszeptała. To może się źle skończyć. Mike wymamrotał coś pod nosem z wściekłością, po czym opuścił broń. Sven skinął głową w aprobującym geście. Teraz, wracając do mojego pytania. Czego tu szukacie? Miałem wrażenie, że i tak o wszystkim już wie. Zaginieni ludzie, powiedziałem. Jestem pewien, że resztę szczegółów znasz, a być może wiesz nawet więcej niż my. Przytaknął, po czym spojrzał w ziemię. Tak, to całkiem dziwna sprawa. Mike wyraźnie się oburzył. Dziwna? Moja siostra zaginęła. Jeśli wiesz, co do cholery się stało, powiedz nam! Jego wzrok znowu wpatrzony był w naszą trójkę. Może sam też właśnie staram się tego dowiedzieć. To właśnie wtedy wyjawił nam informacje, które dosłownie wgniotły nas w ziemię. Nie był tu służbowo. Właściwie to na własną rękę szukał dokładnie tego samego, co my. Okazało się, że to nie był pierwszy raz, kiedy Mr. Blank spowodował czyjeś zniknięcie. Jego narzeczona, Sara, zaginęła kilka lat wcześniej, w zadziwiająco podobnych okolicznościach. Chciał przyjrzeć się sprawie, ale jego przełożeni kazali mu trzymać się od tego z daleka. Odcięli go od jakichkolwiek informacji czy poszlak. Sprawa Mr. Blank stała się całkowicie utajniona. Od tamtego czasu prowadzi swoje prywatne śledztwo, chcąc odkryć tajemnicę, która za tym wszystkim stoi. Do tej pory nie osiągnął większych sukcesów. Jednak teraz pojawiła się okazja. Mr. Blank wypłynął po raz pierwszy od zaginięcia jego narzeczonej. Nie mówiąc nic swoim współpracownikom, w tajemnicy przed przełożonymi przyjechał do naszego miasteczka trochę powęszyć. Jednocześnie ukrywając swoją obecność przed agentami, którzy zostali tu oddelegowani. Samochody z przyciemnianymi szybami, wymamrotałem. Dlatego tu są? Tak, powiedział. Nie chcą, żeby ktoś się przy tym kręcił. Tak pewnie jest lepiej, ale ja z oczywistych względów nie mogę po prostu stać z boku. My również nie możemy, powiedziałem. Więc to ty śledziłeś nas wczoraj w nocy? Uniósł brew, a następnie pokręcił głową. Wygląda na to, że przyciągnęliście ich uwagę. Cholera. W takim razie, dlaczego śledziłeś nas teraz? Zapytała Rose. Spojrzał na Mike'a. Jesteś Mike Caron, prawda? Mike przytaknął. Lacey Caron znajduje się w gronie zaginionych osób. Zaryzykowałem, podejrzewając, że będziesz próbował jej szukać. Kiedy wczoraj zobaczyłem, jak wyjeżdżacie z miasta, zainteresowałem się wami jeszcze bardziej. Nie miałem jednak możliwości śledzenia was, więc zdecydowałem się obserwować wczoraj twoje mieszkanie. Pierwsze, co zrobiliście z rana, to udaliście się do lasu. Całkiem intrygujące zachowanie. Więc, skoro moja intuicja mnie nie myliła, co wiecie, mówcie. Ostatnie jego słowa były pełne podekscytowania i nadziei. Szczerze mówiąc, za wiele nie mamy, powiedziałem. Pokazując mu obraz wyryty w pniu drzewa, czułem wstyd, że w ogóle mogłem uznać coś takiego za potencjalny dowód czy poszlakę. Sven spojrzał na drzewo. Czekałem na jakieś parsknięcie, sarkastyczny komentarz typu świetnie, dzieciaki, rozwiązaliście całą sprawę. Zamiast tego zaczął przyglądać się wyrzeźbionym figurom bardzo dokładnie i intensywnie. Po kilku minutach sięgnął do kieszeni i wyciągnął telefon. Wygląda znajomo? Powiedział, pokazując nam zdjęcie. Po tym, jak otrząsnąłem się po początkowym szoku, który mnie ogarnął, przyznałem mu rację. Wyglądało bardzo znajomo. Wysoka postać przypominająca człowieka, płaszcz do samej ziemi, klatka piersiowa pokryta kośćmi, pusta twarz.
Tym razem namalowane zostało to krwią na brudnej ścianie jakiejś piwnicy. Pod samą ścianą leżało za to ciało mężczyzny, którego wnętrzności znajdowały się teraz na zewnątrz. Jezu, mruknąłem, próbując ukryć ogarniające mnie mdłości. Jesteś pewien, że powinieneś nam to pokazywać? Nie powinienem teraz robić wielu rzeczy, odpowiedział Sven. Co to jest, miejsce zbrodni? Sven przytaknął. Jest sprzed 2,5 roku temu. To mniej więcej wtedy też zaginęła Sara. Nie znam szczegółów, ponieważ mnie tam nie było. Ryzykowałem dużo, żeby to zdobyć. Niezależnie od tego, jak ciężko patrzyło się na to zdjęcie, przedstawione na nim miejsce zbrodni udowadniało, że wpadliśmy właśnie na jakiś trop. Te dwa obrazy były ze sobą w jakiś sposób powiązane. Tylko co teraz? Co możemy z tą informacją zrobić? Ludzie, rzuciła Rose. Zobaczcie. Wskazała palcem na inne drzewo przed nami. Może jakieś 6 metrów od nas. Czy to możliwe? Pomyślałem, podchodząc do niego. To było możliwe. Podobny obraz wyryty został w jego pniu. Ta sama sylwetka, te same słowa. Zacząłem przeczesywać okolice wzrokiem raz jeszcze. Kolejne drzewo, tym razem kawałek dalej, a potem kolejne i kolejne. Nasza czwórka zaczęła podążać za szlakiem oznaczonych drzew, jak za okruszkami chleba, licząc, że w końcu gdzieś nas to zaprowadzi. Nie wahaliśmy się, nie zadawaliśmy pytań, po prostu działaliśmy. Jednak Sven ciągle był bardziej uważny i skupiony niż my. Po kilku minutach poczułem jego dłoń na swoim ramieniu. Czekajcie, powiedział. Czemu? Masz broń, prawda? Mike też, w razie czego się obronimy. Spójrzcie, tylko zachowajcie spokój. Wtedy to dostrzegłem. Przed nami coś było. Ogromna sylwetka, która nieudolnie próbowała ukryć się za cienkim drzewem. Na jego pniu dostrzegłem wielką, bladą i kościstą rękę, która drgała w nienaturalny sposób, a po chwili opadła prawie dotykając ziemi. Cichy, jednak przeszywający dźwięk zaczął nagle rozprzestrzeniać się w powietrzu. Brzmiał jak kombinacja pisku o wysokiej częstotliwości i jakiegoś wypaczonego śmiechu. Nagle przypomniałem sobie to, co powiedział Jay przed swoją śmiercią. On już tu idzie.